Niedawna decyzja gdańskiego zarządu miasta o zwolnieniu klubu z opłacania czynszu za budynek przez ostatni kwartał tego roku wywołała falę komentarzy i spekulacji. Część z nich zakłada, że decyzja ta to pierwszy krok na drodze do przeznaczenia budynku na inne cele. Według statutu Żaka, przyjętego przez Radę Miasta w 1991 roku, klub musi sam zarabiać na działalność programową i utrzymanie budynku, a miasto może wspierać finansowo poszczególne projekty artystyczne. Po 4 latach wiadomo już, że formuła ta się nie sprawdziła. Obecne zadłużenie Żaka wobec miasta sięga 2 miliardów, a wobec innych wierzycieli 750 milionów starych złotych. Obie strony, tak władze Żaka, jak i Gdańska, mają odmienne poglądy na przyczyny takiego stanu rzeczy. Rozmawiamy z Jarosławem Chrząstkiem, prezesem Żaka. My jesteśmy jedną z największych placówek w Polsce i nie jesteśmy w ogóle dofinansowani. To, co dostaliśmy od Rady Miasta Gdańska na dofinansowanie konkretnych imprez, to jest 120 milionów. Proszę zauważyć, że niektóre duże imprezy kosztują czasem 2 razy więcej. Jedna impreza. Także to są niemalże śmieszne pieniądze. I tu trudno nam powiedzieć. Często domy kultury, prowincjonalne domy kultury w małych miasteczkach to dostają budżet w wielkości kilku miliardów rocznie plus darmowe utrzymanie budynku, pracowników, etatów. Także proszę pomyśleć, jaka jest skala tego wszystkiego. Jeżeli o cokolwiek tutaj chodzi, to chodzi o pieniądze. Naprawdę o duże pieniądze. Jesteśmy całkowicie za tym, że być może formuła tego klubu, a może na pewno, nie jest przystosowana do współczesnych czasów. Że może ona się troszkę gubi. Przez to pewne nasze zaległości finansowe, nasze długi, że może obecnie powinna być troszeczkę inna formuła. My wielokrotnie zwracaliśmy zarządowi i Komisji Kultury na to uwagę i jesteśmy całkowicie za tym, żeby pracować nad zmianą koncepcji tego klubu, nad zmianą formuły działania, zmianą finansowania, zmianą programu troszeczkę tego klubu. Natomiast w ogóle nie zastanawialiśmy się, czy jesteśmy przeciwko zmianie lokalizacji, czy zawężeniu formuły naszego działania. W Żaku trwa akcja zbierania podpisów pod protestem uprzedzającym ewentualne pozbawienie klubu budynku przy Wałach Jagiellońskich. Dotąd zebrano ich około 6 tysięcy. Tymczasem zarząd miasta nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji. Rozmawiamy z wiceprezydentem Michałem Bidasem. Jeżeli żyjemy tradycją, Żakiem i upieramy się, to ten Żak kosztuje 6 miliardów rocznie. I pytanie teraz, kto go będzie utrzymywał? Była propozycja, że miasto będzie utrzymywało i Żak nie będzie zabrane Żakowi metra kwadratowego. I też jest bunt, i też jest niechęć. Jest chęć utrzymania siebie jako własnego, własnofinansującego się przedsiębiorstwa, nazwijmy to tak. Ja odkrywam karty. Jest to przedsiębiorstwo. Może być na granicy zera. Tylko wydajemy miliard na kulturę studencką, ale za ogrzewanie to nie zapłacimy. Tylko czekamy tak długo, aż przychodzi OPEC i zakręca. No bo jak długo może czekać, jak trzeba 300 milionów zapłacić już w tej chwili? No to kto to zapłaci? Miasto, bo miasto powołało. No więc czy to jest, o to właśnie chodzi? Jeżeli studenci chcieli mieć klub studencki, otrzymali go od miasta i teraz oni się mają rządzić. Ile na kulturę, ile na ten, ile na utrzymanie tego obiektu. I to jest wyliczone i to może być. I teraz my te długi płacimy, my wszyscy, proszę Państwa, całe miasto 3 miliardy będzie musiało zapłacić. To pytanie, czy ten pan, który reprezentuje, jest prezesem, jest właściwy? Czy nie należy dokonać konkursu, czy nie należy zebrać rady studenckie, które są, żeby zadecydowały. Do tego właśnie zmierzamy. Więc jest to manipulacja. Jakie będą następne wydarzenia związane z Żakiem? Rada Miasta, rozumiem, zajmie się projektem przygotowanym, a czy planują Państwo jakieś rozmowy, kontakty z obecnie jeszcze istniejącymi przedstawicielami Żaku? Proszę Państwa, są dwie sprawy. Sprawa klubu Żak, który tak się nazywa, instytucji jako takiej, to jest jedno. I drugie to jest sprawa budynku i terenów. Jeśli chodzi o instytucję klubu Żak, nie chcemy jej likwidować, ani cokolwiek zmieniać. Chcemy, żeby powstał nowy statut, zgodny z obowiązującymi przepisami. Chcemy, żeby powstała rada programowa, nie taka, która była na papierze przez 4 lata, nie oceniała, nic nie robiła. I chcemy
wyborów, która ta rada programowa zaproponuje, czyli konkursu na stanowisko. I to jest jeden temat. Gdzie ma mieścić się klub studentów Żak? Ja powiem prywatnie, osobiście jestem za tym, żeby mieścił się w Żaku. I koncepcja, którą popierałem, którą Wydział Kultury przygotował, to jest, że oni są w tym samym miejscu i tam funkcjonują. Ale niestety nie mogą być gospodarzami tego obiektu. Jeżeli mają być gospodarzami, to muszą wziąć na siebie ciężar utrzymania tego obiektu. I on da się wyliczyć. Jego można wytrzymać, ale ci ludzie dla mnie byli niegospodarni. I ci ludzie, no, świadczą o tym ich dokumenty, które pokazują, no, papier nie kłamie, to są wpływy i wydatki, że wolą wpierw uprawiać kulturę, zanim ogrzać sobie pomieszczenie. No, a to pomieszczenie jest olbrzymie.